Witam wszystkich tu W dzisiejszym odcinku omówimy warstwy w AutoCADzie. Pasek narzędzi warstwy na naszym interfejsie znajduje się w lewym górnym rogu. Gdy klikniemy w tym miejscu, rozwija się nam menu z warstwami. Jak widać, standardowo po uruchomieniu AutoCADA Mamy tylko jedną warstwę o nazwie 0. Aby wejść w menadżer warstw, musimy przejechać kursorem na lewą stronę. I klikając lewym ściskiem myszy na menadżera właściwości warstw, otworzy nam się okno. Przeciągnę okno na środek ekranu. Kilka słów wstępu. Otóż czym są warstwy? Warstwy są odpowiednikiem przezroczystych kalek papieru. Każda warstwa odpowiada za jedną kalkę. Ilość warstw możemy tworzyć nieskończenie wiele, a pomocne są nam przy zarządzaniu rysunkiem. Gdy przykładowo mamy bardzo skomplikowany rysunek, potrzebujemy czasem wyłączyć pewne elementy rysunku. Wtedy z pomocą przychodzą nam warstwy. Nie musimy kasować danych elementów. Wystarczy kliknąć na daną warstwę i dana warstwa znika nam z ekranu razem z elementami do niej przypisanymi, a więc Zróbmy sobie kilka warstw dla przykładu. Aby stworzyć nową warstwę, przejeżdżamy kursorem na ikonkę Nowa warstwa, klikamy. Jak widać, poniżej stworzyła nam się nowa warstwa o nazwie Warstwa 1. Klikniemy jeszcze dwa razy. A więc stworzyłem teraz trzy nowe warstwy. Dane okno mogę rozszerzać. Teraz będzie lepiej widoczne. W każdej warstwie możemy przypisywać poszczególne właściwości. Na przykład kolor. Zmienimy kolory poszczególnych warstw. Niech pierwsza warstwa będzie w kolorze czerwonym. Druga warstwa w kolorze zielonym. Trzecia warstwa w kolorze niebieskim. I teraz. Jak widać, znaczek jest przy warstwie 0, a więc jest to informacja, że w tej chwili aktywną warstwą jest warstwa 0, czyli wszystko to, co będziemy rysować na naszym rysunku, będziemy rysować w warstwie 0. Aby zmienić aktywną warstwę na warstwę 1, kliknę dwa razy na warstwę 1 bądź prawym przyciskiem myszy wybiorę pozycję Ustal bieżącą. W tym momencie wszystko, co będę rysować, będę rysować warstwą 1 w kolorze czerwonym. Zróbmy małą próbę. Wybiorę polilinię. Narysuję jeden odcinek. Zakończę. Jak widać, narysowałem odcinek warstwą 1. Aktywuję teraz warstwę 2. Klikając dwa razy szybko, w tym miejscu. Ponownie wybiorę polilinię i narysuję odcinek. Jak widać, odcinek narysował się warstwą 2. Wybiorę warstwę 3 i ponownie narysuję polilinią odcinek. Jak widać, tym razem jest to kolor niebieski. W momencie, gdy chcielibyśmy przerzucić jakąkolwiek warstwę na inną, można to zrobić w bardzo prosty sposób. Przykładowo, chcę, aby odcinek niebieski znalazł się na warstwie 1, czyli warstwie czerwonej. A więc klikam na odcinek w kolorze niebieskim, przejeżdżam na pasek narzędzi warstwa, klikam na niego, rozwija mi się menu z pozycjami warstw. Przy zaznaczonym odcinku w kolorze niebieskim, klikam na warstwa 1 i jak widać, nasz odcinek przeskoczył do warstwy 1. To by było tyle, jeśli chodzi o zarządzanie warstwami. Dziękuję bardzo i pozdrawiam!